Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Kong, dodatek serca z kamienia. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, kontynuujemy sobie wypełnianie misji dla Olgierda. No i de facto teraz współpracujemy tutaj z jego bratem, czyli Jak to jest, że Witoldem. nie W zostanę? poprzednim odcinku mieliśmy wybawić Witolda za wszystkie czasy. No i w tym odcinku takie samo zadanie nas czeka Czekam już na miesiąc. samym początku. A też czuję, że tam będzie świetna zabawa. Tarzanie się w błocie, top jeden, najlepsza zabawa świata, więc pakujemy się tam, porozmawiajmy z tymi mieszczanami, zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje i co Co wy tu będzie się robicie? tutaj robić. Hej, o co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur świniopasa i o fanty dla swoich dziewek. Dam, znaczy. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. Laur świniopasa? A co to w ogóle jest za nagroda? Dostanę jakieś pieniądze, jak wygram? Żadnych pieniędzy, to jest nagroda honorowa. Jak kto wygra, to przytracza laur do siodła i obwozi go z dumą. Laur świniopasa? To chociaż może te fanty dla dam są warte fatygi. A pewnie! Piękne są wszystkie jak malowane. Wygrajcie, to się przekonacie. No, jak najbardziej mam taki To plan. trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt. Zabierajcie stamtąd tę pokrakę, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do końca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina. Nie wiem, czy Wiedźmin też będzie dobry w taką zabawę. I co, jak się przegoni goni je? Uwieczniłby te chwile dla potomnych. Po prostu za nią mam biegać? No Jestem tak, zwinny kurwa. jak kot, chytry jak lis. Ty, to nie jest takie siodłem, łatwe. jak się gania świnie. Jednak. Może bym zamiast tak biegał, to delikatnie chodził. Nie wiem, tu się. O, coś takiego myślę, by było Masz zajebiście. I do chlewu. Zapraszam. No, gazu, gazu. Dobra, chyba git, co? Chyba Patrzysz jest. Na mnie, Szani? Pierwsza już zagoniona. Nie jest to największe wyzwanie gamingowe, z jakim miałem styczność. Chociaż faktycznie one mocne kółka robią. Trzeba chwilę odpuścić. I dopiero je gonić tak delikatnie. Tak. Podganiasz, odsuwasz się, podganiasz, odsuwasz się, ale myślę, że granie Heimerdingerem na midzie jest kurwa trochę bardziej skomplikowane niż zaganianie świn w Wiedźminie, więc jeżeli z Heimerem dałem sobie radę, to myślę, że ze świniami też gra. Z Heimerem jeszcze jak grasz na Zeda, to jest w ogóle zabawa jest przednia. I co, łyso wam teraz? Łyso? Pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie w końcu? W końcu! Panie Wiedźminie, takiej wprawy w zaganianiu świniaków to tu dawno nie widzieli. Rodzina na pewno spory chleb mieli, co? No przyzna się. Moja rodzina nie jeden chleb miała. Ale nie znaczy to od razu, że się za świniami uganiały. Tak czy siak, laur się należy i w dobre ręce idzie. A i dla damy serca fant za wygraną kawalera się należy. Proszę, o. Pluszak. Tylko niech go nie chowa pod ubraniem. Na konia założy, co by ludziska widzieli. Trofeum świniopasa. I co na to powiesz, Szani? Widziałaś, Pamiętam, kiedy że to trofeum dawano zręczność? spore tutaj benefity. Wspaniale uganiałeś się za świniami po błocie. Przyjemnie było popatrzeć. Dobra, i wydaje mi się, że została nam tutaj ostatnia aktywność, czyli nie pamiętam, Jak co tam było jeszcze. Serca A, podoba? Łowienie tego chyba. Nagroda, którą dla Buta. Niej wygrałem? Urocza, prawda? Ta szmaciana świnka? Piękna, doprawdy. Zawsze o takiej marzyłam. No najbrzydsza też nie jest chyba. Powiedz mi, Szani, moja droga. Jak to z tobą jest, co? Co masz na myśli? Od samego początku smalę do ciebie cholewki. To oczywiste. A ty nic. No to się zastanawiam, co robię nie tak.
No bo coś robię nie tak, prawda? Może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo. Wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w try miga będzie moja. Może tamta, z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everec. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz, skarbie. Shani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. Dziewczyna, jesteś zjawiskiem. Potłukłaś się, kiedy spadłeś z nieba? Zastanawiam się, czy bardzo się potłukłaś, złotko. Co? No, kiedy spadłeś z nieba. No co też pan? Cii, kochana. Nic już nie mów. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? Ale jak to? Takie prawdziwe? W Nowigradzie i w ogóle? W Nowigradzie? W Oxenfurcie? Albo i w samym Kowirze? Gdzie tylko będziesz chciała. Chodźmy do stodoły. To wszystko opowiem. Się te zbliżenia podobają. Mastka! Odejdź od pana! A wy to co za jedni? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Nie będziesz mi rozkazywał, Sioku? Przepraszam, nie wiedziałem. No generalnie powinniśmy... Kurde, no nie wiem co wybrać w sumie. Bo ja wiem, jaka tu jest interakcja fajna. Chętnie bym to usłyszał jeszcze raz, ale z drugiej strony, przepraszam, nie wiedziałem, mieliśmy ją poderwać. Spokojnie. Ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z panną. Jak to na weselu? Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa. Do stodoły, żeś ją chciał zaciągnąć. I po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał? No ślepy chyba tylko. Inną se znajdź do tańcowania. Albo ja zaraz jakąś sztachetę wezmę i z nią potańcujesz. Geralt, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co? Strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego! Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everec! Chciałem to dajcie spokój, nie inaczej będę się z wami bił. Rozgrywać. Twoja rzecz, bo my chcemy porządnie wygarbować ci skórę. Naprawdę? No, to już! Jedziemy! No, pokaż co potrafisz. Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. No, można i tak, raczej się to nie spodoba. Tamtej samicy raczej pod wrażeniem nie będzie. Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy. Możemy kontry tu robić? Zaraz poczujesz to drewno na własnej gębie, jaśnie wielmożny panie. Albo blokować? Możemy, a możemy też użyć inni. Chyba, że nie możemy, poczekaj. A użyję, a nie mogę, dobra. Może to i lepiej, że nie mogę. Jakieś Quena? To z ciekawości tylko, że ja nie, w ogóle nie mogę. Jeszcze nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem. Następny do golenia. Żeby tutaj świnia nie dostała przypadkiem. Nie przystoi brać cienie od młotku. Za tym dziewka patrzy. No i co? Macie dość, wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko von Everecowi, znaczy Wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pyski! Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Jestem ciekaw, co by się stało, jakbyśmy tutaj przegrali w sumie. Wytłumacz jej, że to nie moja wina. Oni się na mnie rzucili. No, no leć za nią. Chyba śnisz.
Zjebałeś. Zmiała. Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty? Za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodzy. Masz się bawić, a nie tłuc weselników moimi rękoma. No dobra, postaram się. No, z drugiej strony rzucili się na noc, więc... Szani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. Szedłem z prawy. Wszystko szło zgodnie z planem. Nie no, proszę cię, to była część planu. Wyeliminować potencjalne przeszkody. Często tak robiłem. Przy okazji wystawiałem się zwykle na parę ciosów i panna od razu się litowała. Jedne chciały ranę opatrywać, inne tulić do piersi. To co poszło nie tak? Wszystko przez to niewydarzone ciało. Żylaste jakieś, no i ta gęba. Gdybym był całkiem sobą, o, to co innego. Szkoda, że mnie wtedy nie widziałaś. Dziewki zawsze się łapały na zawadiacki sznyt i melancholię w oczach i ten ból w głosie. Ale chętnie spróbuję jeszcze raz. Tylko wskaż pannę. Już mi nic nie udowadniaj. Po prostu się bawmy, dobrze? W końcu nie masz za wiele czasu. No dobrze. Wiesz co? Chyba masz rację. Chodźmy więc. Chyba trzeba tutaj bucik Laszani wyłowić. Co ciekawe, w tej scenie, że tam powiedzmy w tej misji. Rozprostowaliśmy kości, tego potrzebowałem. Hulaj dusza. Niestety nie będziemy mieli opcji. A się nie chcę może teraz tego spoilerować i mówić w sumie co chciałem powiedzieć. Tak, może porozmawiamy o tym po fakcie, jak to się wydarzy, bo to by był spory spoiler, jakbym to w sumie powiedział teraz. A zaraz będzie ta scena, więc luz. Więc długo nam nie zejdzie. Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek! Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta! Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trza mieć buty na weselu! Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał? Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Wydaje mi się, że oni mają takie same głosy jak pan. Co tu się panna dzieje? Młoda i pan młody. Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. I co będzie, jak wyłowi? Wtedy panna się cieszy, bo to znaczy, że jej kawaler jest rycerski i zaradny. Żadnej nagrody? Nawet buziaka? A to już od każdej panny zależy osobno. Jak chce, to da, jak nie chce, to nie da, ale przymusu nie ma. Myś rozgrzał barkami. O. To jeszcze nie koniec. Podoba mi się ta zabawa. Szani, dawaj but. Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. No i tutaj mnie na przykład zastanawia, dlaczego była taka mocna sugestia właśnie, że jakby... Tylko mnie obserwuj, Szani. Jakby Geralt był... Mogę oderwać oczu. Jakby Geralt był nago. A no a nie jest nago. I tak dużo razy tutaj było, że za każdym razem, kiedy Geralt powinien, albo ktokolwiek, jakaś postać powinna być nago, to zawsze był w takich spodenkach. Natomiast nie mieli żadnego problemu z pokazywaniem nago
postaci płci przeciwnej. Samic. Ale widzę, tutaj nie zrobili modelu Gerwarda ani innych. To trochę dziwne w sumie. W Cyberpunku jest było inaczej, bo normalnie mogliśmy sobie rozmiar siura wybrać. A najśmieszniejsze jest to, że ani razu nie było tam to potrzebne do niczego. Do niczego. Ani razu nie było nawet interakcji związanej z tym. I tak, nie wiem, a my i tak mogliśmy wybrać. A tutaj bali się nawet pokazać. Ale to tutaj popachy. Dopiero po tej produkcji stali się. Widzę, że muliste dno nie duzi, więc może się bali, że. I wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Nie przejdą. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne. Już trochę za mało. Nie przejdzie wiekowej weryfikacji. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć, jeżeli ona zechce. Na nóżkę, oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na całusa, co? Bo zanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Nie bądź zazdrosna, Shani, tylko żartowałem. Tamte mnie nie obchodzą. Czas się kończy, myślę, że... No nic. Poznajesz, co to jest kopciuszku. Myślę, że nie da rady z Shani. Mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Stopiszcze. Dziękuję. No, jest 23. Dobrze było popływać. Zróbmy coś jeszcze. Najlepiej coś szalonego. Oj, obawiam się, że teraz przyszedł czas tylko i wyłącznie na rzucanie tego wianka, czy jak to się nazywa? Oczepiny chyba? I koniec zabawy dla naszego tutaj Witolda. Oj, ale jeszcze chyba wcześniej rozmowa z Gunterem. Przecież piernik to zwykła mąka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się nie zgodzić. Przy robieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Shani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom. Generalnie, jeżeli chodzi o gotowanie, tak jest. Czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest 100% się w tym zgodzę. Nie da się na szybko ugotować dobrego dania. Po prostu musisz przesiedzieć czasem 4 godziny. Pozwolisz, że się przedstawię. Jestem Gaunter Odim. Piękna suknia. Do twarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. Tak? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. Zaraz, ty mnie widzisz? Znaczy mnie? Witolda von Everett? Oczywiście. Dlaczego miałbym cię nie widzieć? Bo mam ciało Geralta. Wiedźmina i... Kimże bym był, gdyby prawdziwa natura rzeczy była dla mnie niewidoczna? Kimś takim jak ty, czyli nikim. Nie chcę robić burdy w obecności damy, ale jeszcze raz mnie obrazisz. Nic mi nie zrobisz. Wiem, że teraz bardzo byś chciał zachować się jak twój brat, pokazać, jak jesteś mężny, ale bądźmy szczerzy, nic z tego nie wyjdzie. Nie jesteś nim, choć zawsze bardzo tego chciałeś. To nieprawda, udowodni? Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem,
Był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgierd szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgierd pierwszy nauczył się czytać. No bo chociaż był starszy, bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczęta. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam cię, Shani. Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego... Nie łudź się. Shani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać, pisana ci jest rola nędznej kopii. Przy okazji, Olgierd też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie 5 chłopa. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. Olgierd często przychodzi na mój grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie, ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę. Ciekawa pogadanka. Czas ucieka. Zazwyczaj wybierałem tutaj opcję agresywną. Shani. Nie będę tego słyszał. Ja... Ale tutaj coś nowego było. Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy. Noc jeszcze młoda. O, już chyba nie taka młoda. 23-59. Nie denerwuj. Olgierd był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój. Wierzę ci. A teraz baw się, bo czas ucieka. No, chyba została nam ostatnia zabawa. To mi się wydaje. Łapanie wianka. Ciekawe, skoro oni wiedzą, że północ to północ. Muszę cię na chwilę zostawić. Jestem druhną i w czasie oczepin moje miejsce będzie przypadnie tym młode. Chyba, w tych latach to chyba jeszcze nie było tego. Możesz być o mnie spokojna. Zegara. Może jakiś słoneczny? Ale raczej wątpię. W ogóle ile dał zegar? Musieliśmy skoordynować czasy, w których się spotykamy i przestaliśmy marnować czas. Ponieważ już dawno się tak dobrze nie bawiłem, powalone. Postanowiłem wygłosić mowę. Geralt, nie trzeba. Będzie mowa i koniec. Co nie trzeba? Jak nie trzeba, jak trzeba? No, więc do tej pory uważałem wiejskie zabawy za coś niegodnego szlachcica. No bo sami powiedzcie, czy jak któryś z was byłby szlachcicem, to by się zadawał z pospólstwem? Urodę wiejskich dziewek owszem, doceniałem. I nadal doceniam. I jakbym miał więcej czasu, to bym was wszystkie o tym przekonał. O parobkach nie mówię, bo ich w ogóle nie zauważałem. Czasem jeden z drugim mi konia oporządził, ale gęby do żadnego nie otworzyłem. Nie otworzyłbym nawet za pieniądze. W życiu trzeba mieć jakieś zasady. No nie jest tak? I tak było do dzisiaj. Ale dzisiaj... Dzisiaj wszystko się zmieniło. Dzięki wam zrozumiałem, że wieśniak też człowiek. Pogadać z wami nie ma o czym, to fakt. Ale wiecie co? Już mi to nie przeszkadza. I dziękuję wam za to. Lubię was. Dochodzi północ, pora na oczepiny. Zaraz, jeszcze nie skończyłem. Skończyłeś. Wszystkie panny na oczepiny. Ty też jesteś panną, Shani. Już północ wybiła. Oczepin czas. Co się w duszy komu gra? Co kto w swoich widzi sna? Czy to grzech, czy to śmiech? Czy to kapcan, czy to pan? Na wesele przyjdzie w tan! Para młoda ładna, ale gdy rok zleci, to jeszcze ładniejsze. Nie umiem gwizdać, muszę się w końcu nauczyć. To co my śpiewamy, to wyszło do śmiechu. Teraz by się zdało, by
Jak widzą w ogóle? Dmucham ten mikrofon. Następna wyjdzie za mąż. Dalej zadowolony, rączki zaciera. W filmach zawsze wygląda tak naprawdę strasznie, by to bolało. Swoją drogą, kiedyś chciałem tak zrobić, bo znałem, że to fajne jest. Naprawdę musiałeś? Przypomniało mi się, jak to wyśmienicie się bawiłem na olgierdowym weselisku. No nie mogłem się powstrzymać, musiałem mu napisać parę słów. Przekażesz mu ten list? Przekażę. Dzięki. Równy z ciebie gość, Wiedźminie. Chociaż nudziasz... Piękny zwyczaj. Krasnolice panny, wirujące w tańcu, rozpuszczone włosy, rozchełstane bluzki, a pod bluzkami falujące. Daruj sobie. Widziałeś? Szani złapała wianek. Wedle chłopskich podań to ona następna pójdzie za mąż. Możliwe. Wybiła północ. I wedle naszej umowy wracasz do krypty. Nie mogę. Mam tu jeszcze sprawę do załatwienia. Duch Witolda już poszedł? Widzisz? Pyta o mnie. Znaczy, tęskniła. Cały czas tu jestem, moja słodka. Ten całus w tańcu tak mi uderzył do głowy, że choćby mnie mieli wysłać na męki, nie odejdę, póki nie dostanę jeszcze jednego albo dwóch. W ogóle wezmę, co dasz. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Pocałowałaś mnie. Wiedziałem, że tak to się właśnie skończy. A przecież to dopiero początek. Nie, to koniec. Wybiła północ. Chyba już na ciebie czas. A tam nie przejmujmy się drobiazgami. Póki śmierć się o mnie nie upomniała, chyba możemy się jeszcze bawić, prawda? A co z Geraltem? Przecież dałeś słowo. Szani skarbie, jestem martwy. Nie wymagaj zbyt wiele od trupa. Witoldzie von Everec, wracaj tam, skąd przyszedłeś. Proszę. Nie wtrącaj się. Przestań! Błagam cię! Przestań! Precz stąd, albo zabiorę cię ze sobą i sprawię, że będziesz tęsknił za swoją cuchnącą kryptą. No głośno. Nie dręcz go. Na pewno nie zadręczę go na śmierć. Co tu się dzieje? Dzięki, był upierdliwy? Nie no. Nie musiałeś się tak nad nim pastwić. Oczywiście, że nie musiałem. Ale mogłem. Chyba nie zrobiłeś mu krzywdy. Jedynie pozbyłem się natręta. Nie było potrzeby, żebyście dłużej znosili jego impertynencję. Bo widzisz, Geralt wypełnia pewne zadanie. Ach, Geralt zawsze wypełnia jakieś zadanie. I zawsze znika, kiedy już mu się to uda. Kto wie, może tym razem będzie inaczej. Zauważyłem, jak na siebie patrzycie. Poza tym całkiem przypadkowo znam waszą przeszłość. Naprawdę? Skąd?
Szani kochana, czy pytasz orła, jak to się dzieje, że umie latać? No, ale najważniejsze, że Witold von Everec nie będzie już wam przeszkadzał. Zawsze w ogóle odchodzi w taki bardzo charakterystyczny sposób. Fakt, niedługo będę się zbierał. Da. Niedługo będę musiał wracać do Olgierda. Szkoda, że tak szybko. Cieszyłam się, że pobędziemy razem trochę dłużej. Głupie, co? Jako kumple. Tego nie powiedziałem. Nieważne. Idę do Aldony. W końcu jestem druhną. Próba zrozumienia kobiety zawsze się tak kończy. A ty ją rozumiesz? Oczywiście. Kobiety są bardzo proste. Problem polega na tym, że mężczyźni są skończonymi głupcami. Twoja przyjaciółka będzie się teraz obnosić ze swoim smutkiem. Narwij jej kwiatków albo przynieś coś do picia. Od razu jej przejdzie. Obejdę się bez twoich rad. Zależy jej na tobie. I ona też nie jest ci obojętna. Przecież jest. Nie musisz się z nią wiązać. W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość. Nie musicie skończyć jak Aldona i Jawnot. Dwoje biedaków, którzy weszli w układ, z którego nie mogą się już wyplątać. Wy możecie po prostu cieszyć się sobą. Miłej zabawy. Ulej dusza, odblokowane osiągnięcie. To ciekawe bardzo. Z tego względu, że odblokowałem to osiągnięcie, a że wykonywałem tę misję i wykonywałem, przecież grałem w ten dodatek, więc nie wiem już wcześniej tutaj wykonać tą misję. Zadania poboczne w księżycową jasną noc. Ożywić miński zmysł, by znaleźć coś, co pocieszy Shani. Możemy to zrobić w sumie. Jest to misja poboczna, chciałbym ją wykonać. Pokradnijmy, co oni tutaj mają w eku. Uaktualniono wpis o postaci. Nowe zadanie, jasna sprawa. Wódeczka. Jest tu wino? Dobry miód poprawia nastrój. Odrobina mocniejszego trunku jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Pytanie, czy ją to pocieszy. Zostaw na razie. Może lepiej nie. Pokaż, może tutaj coś będzie lepszego. Jarzębiak. Shani lubi jarzębinę, więc może to też jej posmakuje. Odrobina mocniejszego trunku. Tak, tak. Może na razie jeszcze zostawmy. Jest tu, widzę, trzecia opcja jakaś. Co tutaj znajdziemy? Kwiaty mieliśmy też nazbierać. A to jarzębina. Shani wspominała, że robiła z niej korale. Ładne. Ale czy to ją pocieszy? Nie wiem, zerwijmy. Dobra, zrywam. Rany, ale ze mnie romantyk. Dobra. Podaruj prezent Shani. Jeszcze tam w oddali mieliśmy coś do zebrania, ale... Będzie ta jarzębina. Kawaler z badylem! Czy się odnosisz przez krowa? Powodu nigdy nam kwiatków nie dają wsiąść. Dobra. Trzymaj, Shani. Ciągle tu jesteś? Myślałam, że musisz iść do Olgierda. Tak rzadko się widzimy. Chyba nic się nie stanie, jeśli pójdę do Olgierda rano. Tak, jako kumple możemy się napić. Uśmiechnij się, Shani. Oj, nie podoba mi się ta muzyka. Pamiętałeś, że lubię jarzębinę. Pamiętam różne rzeczy związane z tobą. W ogóle to dlaczego jesteś smutna? Na weselu ludzie się weselą. Smutna? Nie, to nie to. Ty, teraz sobie uświadomiłem, że wesele, bo się ludzie weselą. Wyłączyłam ten wianek. Uświadomiłam sobie, że lata lecą, a ja nic. Tylko się uczę, przyszywam nogi i jestem sama. Masz przyjaciół? Ja też masz mam. Masz przyjaciół. Znaczy nie mam, chociaż w sumie. Nie. W takim w sumie razie to nie mam, to już w ogóle jestem solo. Wypijmy za naszą przyjaźń. Za przyjaźń. Work, work, work. Ach, Grajkowie się popili, bo coraz bardziej fałszują. Chodźmy na spacer.
Dobry pomysł. I jak ci się podobało wesele? Było całkiem nieźle. W sumie. Nie było źle. Gdybym jeszcze nie musiał się użerać z duchem tego szaleńca, mógłbym uznać, że było całkiem dobrze. Chociaż przyznam, że dzięki niemu przeżyłem rzeczy, których normalnie pewnie bym nie doświadczył. Masz na myśli uganianie się za psem po lesie, czy bójkę na sztachety? Nie wymieniłaś wszystkiego. Był jeszcze pocałunek. To prawda, ale zainicjował go raczej Witold, nie ty. Jego wola, ale moje ciało. Wszystko czułem. To mi przypomniało dawne czasy. Wy zimę? A ja myślałam, że wolałbyś zapomnieć o tej historii z Katrioną. To tylko tło. Dla mnie ważniejsza była atmosfera, ludzie, których wtedy spotkałem i ci, których poznałem na nowo. Masz rację. Pomijając to, że miałam wtedy mnóstwo pracy, to były dobre czasy. Lubię te wspomnienia. Ja też. Zaraz będę mógł powiedzieć to, co chciałem powiedzieć. Pieniędzmi to niech się pan w ogóle nie przejmuje. Mój warsztat się bardzo dobrze rozwija. No, to bardzo dobrze. Bo u nas z forsą cienko. Tylko nie mów mojej starej. Bo by się denerwowała, że ci się przyznałem. Niech się pan nie martwi, będę milczał jak trup. Przecież musimy sobie pomagać. Skończ już z tym panem. Władek jestem. Ale możesz mi mówić, tato. No to... Dzięki. Zaszczycony jestem. Napijmy się, tato. To jest dziwny fest, że mówi to kogoś, tato. Wygląda na to, że rodziny wreszcie się dogadały. Nie wiem. Po pijaku teść z zięciem zwykle zawierają męski pakt. Albo leją się po pyskach. Bałam się, że nie dojdzie do ślubu. Przez te różnice majątkowe? Mhm. Dla rodziny Jawnuta jego związek z Aldoną to mezalians. Ale widać, że się kochają. W takich sytuacjach rodzice zwykle ustępują. No, nie wiem. Moja matka raczej by nie odpuściła, gdybym sobie wybrała nieodpowiedniego kawalera. Nieodpowiedniego, czyli jakiego? A jaki to jest nieodpowiedni? Dotąd każdy. Czyżbyś jej przedstawiała samych grajków, kuglarzy i wiedźminów? Nie, ale ona by dla mnie chciała kogoś z majątkiem, konkretnym zawodem, dobrze wychowanego. To chyba nic złego. No chyba normalne. Tak, ale ciężko znaleźć kogoś takiego i jeszcze, żeby do tego był choć trochę zabawny. To prawda. No, ale moja matka uważa, że już na studiach powinnam sobie była znaleźć męża. A że tego nie zrobiłam... Cóż, jestem pewna, że według niej coś jest ze mną nie tak. Szani, daj spokój. Po pierwsze, mamy XIII wiek. Dziewczyny nie idą na studia po to, żeby złapać męża, tylko żeby się kształcić i robić to, w czym są dobre. A po drugie, masz doktorat, własną praktykę. Pomagałaś na froncie. No i jesteś po prostu dobrym człowiekiem. Wszystko z tobą w porządku. Naprawdę tak myślisz? Tak. Popatrz na dzielnych braci. Nawaleni jak sztachety, które powyrywali z płotu. Ciekawe, gdzie jest teraz ich siostra. Nie upilnowaliby jej nawet przed niegrzecznym czterolatkiem. Jakby się nie pojawili, zaciągnąłbyś ją na siano. Moim zdaniem miała na to ochotę. Ale wolę ciebie, jakoś bym to przeżył. Pamiętaj, że to był Witold, a nie... Mogę wybrać drugą opcję. Załóżmy przez chwilę, że to jednak byłbyś ty. A sytuacja wygląda trochę inaczej. Przychodzisz na wesele, a ta dziewczyna ciągle patrzy na ciebie ukradkiem. Uśmiecha się, w końcu podchodzi i już dobrze wiesz, czego chce. I co byś zrobił?
Poszedłbym z nią. Skoro tak to przedstawiłaś, pewnie nie miałbym wyboru. Wiedźmin nigdy nie przepuściłby takiej okazji, co? Może by przepuścił, gdyby na przykład... No bo nie chcę właśnie wybierać tej opcji z Shani, bo... Team Triss. Ale tu pięknie. Ta muzyka jest trochę cicho. Zastanawiam się nad tym pocałunkiem. Jakim pocałunkiem? Kiedy siedzący we mnie duch Witolda dał ci Zeusa. Ciekaw jestem, czy bez niego byłoby tak samo, czy jednak inaczej. Tego to ja już nie wiem. Nie mamy niestety opcji właśnie wybierać inaczej. Jest tylko jeden sposób, żebyś... Tym jest problem. To, co chciałem powiedzieć, to to, że nie ma opcji wybrać inaczej. Chyba, że poszlibyśmy bezpośrednio do Olgierda, ale jeżeli już pójdziemy w tą misję, to nawet jeżeli wszystkie opcje dialogowe zepsuję, to i tak dojdzie właśnie do tego, do czego teraz dochodzi. No, teraz ktoś tu inny będzie dochodził. Ale jakie szczegóły, Geralt ma nadal rękę ubrudzoną od krwi. Jak wypadło porównanie? Do dupy. Zupełnie inaczej. Szczerze mówiąc, to było całkiem inne uczucie. Lepsze czy gorsze? Po prostu inne. W ogóle nie da się tego porównać. Popraw mnie, jeśli się mylę. Ale zdaje mi się, że Witold nie chciał poprzestać na samym pocałunku. To prawda. Był bardzo konkretny, to mu trzeba przyznać. Co czasami ma swoje zalety. Racja. Może zaoszczędzić sporo czasu. A jak to jest dziś z tobą, Geralt? Masz czas, który chcesz ze mną przetrwonić, czy wolisz już wracać? No, co ty gadasz? Kurwa. Przepraszam, widzowie. Bym został, ale będzie lepiej, jeśli wrócimy na wesele. Tak, tak będzie lepiej. Co masz na myśli? To, że przyjaciele powinni pozostać przyjaciółmi. Też tak uważam. Muszę sobie to wszystko przemyśleć. Sama. Dlatego na wesele nie wracam. Nie lubię oglądać pijaków. Mamy Triss. My Team Triss. Nie chcemy jej tutaj zdradzać. Zanim pójdziesz. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Tak? Chodzi o Olgierda. To dość tajemniczy człowiek. Mam wrażenie, że jego historia jest bardziej skomplikowana, niż mi się wydaje. Mogłabyś dowiedzieć się o nim czegoś więcej? Jasne, nie ma sprawy. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Geralt. No, wracam, witam widzowie. Tylko... że ta odpowiedź nie spodoba się nikomu, kto ogląda tą serię. Ten wybór, który tutaj podjąłem, no ale... Chciałbym tutaj iść bezpośrednio, wytrzymanie się tylko blisko tutaj Triss Merigold. Z tego względu, że we wszystkich swoich tutaj poprzednich próbach grania w Wiedźmina zawsze robiłem tak, że kończyłem absolutnie z każdą postacią, jaką mogłem w łóżku. Więc teraz wolałbym się tutaj trzymać tylko i wyłącznie jednej postaci. No i wszyscy, mam nadzieję, żyli długo i szczęśliwie na samym końcu. Wkurza mnie ta myszka, ale możliwe, że jeżeli tutaj odbędę szybką podróż, to ta myszka mi się naprawi. Często w ogóle teraz się psuje ta myszka. Już drugi raz mam taki problem. Nie wiem, przez co to. Tu możemy coś pozbierać, ale wątpię, że coś nowego nam się odblokuje. No i odbądźmy tą szybką podróż do Olgierda i poinformujmy go, że wykonaliśmy dla niego misję, też przy okazji zahaczymy o ten wykrzyknik. Chciałem powiedzieć znak zapytania. Dobra, udajmy się zatem do tego wykrzyknika, nie znaku zapytania. A w sumie ty, a mogę wejść sobie tutaj do Skurwiela Juniora? Tak z ciekawości. Mogę, bo ja tu chyba... Oni tutaj chyba już posprzątali, co nie? I tutaj Dudu teraz siedzi, ja dobrze to rozumiem? Nie, Dudu chyba siedzi gdzieś indziej. To co tu znajdziemy u Skurwiela Juniora? Tak z ciekawości, tylko na chwilę bym tu wszedł. W ogóle fajny motyw muzyczny jest tutaj tego Skurwiela Juniora. Tędy chyba nie. Gdzieś indziej tutaj było wejście.
Chciałbym tylko tak z ciekawości zobaczyć, czy on tam nadal będzie jego ofiary, czy będą zostały już wyczyszczone. Wygląda na w miarę puste, aczkolwiek no mogę się mylić. Nie tutaj, tutaj gdzieś będzie chyba wejście. Weźmy, użyjmy w ogóle naszego kota. Na dół? Nie, na dole były, nic nie było, szczury były. Jak się tu właziło na górę? Tutaj nie, tutaj może. Też nie. A, może już jakby nie mogę tutaj wejść, że faktycznie tędy się wchodziło, ale... Nie, a nie, mogę wejść. Nie no, chyba niekoniecznie. Chociaż nie ma, są ciała nadal. Myślałem, że tutaj może Dudo sobie... wziął tą. Wziął tą prowincję, tą... To nie jest prowincja, to jakby... Dom po prostu. Nie, to jest więcej niż dom, to jest taki wille. Wziął sobie tą willę i po prostu urządził ją jakoś i pozbył się ciała też, ale nie wiem, czy on wie w ogóle, że tam jest ciało. To w sumie może mieć delikatnie przewalone, bo teraz w pewnym momencie... Ale to nie gębą będę cię chędożył, rybko. No, to jak będzie? Bo w pewnym momencie ktoś się może zorientować i tutaj tego. I tutaj Dudu może mieć przechlapane. To jest bardzo rzadka misja z tego, co słyszałem. Więc możemy ją tutaj wykonać. Zostawcie ją w spokoju. A co, wolisz, żeby ciebie przechędożyć? Da się załatwić, tylko worek na gębę naciągnij. Pierwiem pójście. Nie no, spieprzaj stąd, bo zatłukę. Spieprzajcie stąd, bo zatłukę. Jeszcze zobaczym, kto tu kogo zatłucze. Dalej go, chłopaki, obić mu mordę! Nie dajesz mi wyboru. Na pięści? A czemu mają ósme poziomy? Czekaj. Nie mam skalowania potworów włączonego? Na bank mam. Niemożliwe, że nie mam. Podniesienie poziomu przeciwników włączone. Droga ku zagładzie. To jest pierwszy przeciwnik, z którym się mierzę, jest na ósmym poziomie. Pierwszy raz. Widocznie mieliśmy tutaj to wygrać. Wszystko w porządku? W porządku. Poprawdzie sama bym sobie z nimi poradziła, ale dziękuję. Ty byś sobie poradziła? Z tymi chłopami sama? A pewnie. Kolanem po jajach, łokciem w grytykę i o, po kłopocie. Odprowadzić cię do domu? Hola, hola. Jestem wdzięczna, prawda, ale nie myślę od razu w łożu odpłacać. Odprowadzić, nic więcej. A, chyba, że tak. To chodźcie. Teraz z kolei mam wrażenie, że podgłosiłem muzykę o jeden tutaj decybel, że tak powiem, o jeden procent, nie decybel. Panie Wiedźmin, wy tak za darmo ludziom pomagacie? I jest za głośno. Czasem za darmo, czasem za opłatą. Boże, mi już myślała, że nienormalny. To już tu! Naprawdę nie musieliście się fatygować. Zapomniałem, sama byś sobie poradziła. Zapomniałem, sama byś sobie poradziła. No to już nie przeszkadzam. Bywaj. Z tą laską jest też związane później ciekawe... Ciekawa interakcja, także... Nie chcę nic za bardzo spoilerować, ale o Wiedźminie wiem sporo. Później będziemy mogli ją potencjalnie gdzieś spotkać. Może nadarzy się taka okazja, a może nie. I nagram o tym po prostu odcinek ciekawostkowy. Jak przejdziemy giereczkę. Żeby się śledzik lepiej uleżał. Trzech rzeczy potrzebuje moje męstwo. Jeść dobrze, pić dobrze i zabawić się dobrze. O, pizza tu siedzi. Przez chwilę się zastanawiałem, gdzie Olgierd. Co oni uprawiają? Bawią się. Duże dzieci. Masz dzieci, Geralt? Nie mam. A, prawda. Zapomniałem, że wiedźmini są bezpłodni. No nie patrz tak na mnie. Powiedz lepiej, co cię tu sprowadza. Gwint. Grywasz czasami w gwinta? Nieśmiertelny człowiek każe ci wypełnić trzy życzenia, a ty go pytasz, czy grywa w gwinta? Jeśli boisz się przegrać, to nie ma sprawy. Zagram z kimś innym. W życiu nie słyszałem gorszej podpuchy. Wyciągaj talię.
Myślę, że go rozwala. On może mieć ciekawą kartę. Pewnie będzie miał w swojej talii Olgierta. O ironio losu, gra potworami i Ganterem Odimem. No dobra. Myślę, że Kaleb jest fajny, bo niszczy jednostkę dalekiego zasięgu. No te grzyby w sumie są bez sensu. Czy ja mam... Znaczy nie są bez sensu, bo to jest na ostatnią... Na ostatnią linię spoko, jeżeli mamy te... Te katapulty, czy jak to się... Kurwa, nie ten przycisk. No dobra, i tak go rozdupcymy. Wilki chłop gra. Niezłe zagranie, wariacie. A co w ogóle robi jego tego? Jego tutaj ziomuś? Odrzuć dwie karty. To beznadziejna ma tą umiejętność. Lambercik, gramy tutaj wiedźmaków. Trzech wiedźminów widzę na stole. No i wydaje mi się, że gramy dalej chyba. Dalekiego zasięgu niszczy jednostkę. Wydaje mi się, że daleki zasięg to jest ta środkowa jednostka, prawda? Ja, że nie będę rzucał tego Kaleba, chociaż może... Nie pamiętam już, szczerze mówiąc. A, rzucę sportowo. O, miałem rację. Goliat. Czy my chcemy dograć? Możemy jeszcze Wesemirka pyknąć chyba. Nic się nie stanie. O, widzę tutaj zacięty pojedynek jednak będzie. Dobra, spasujemy to. On musi dorzucić jedną kartę, będziemy dwie karty na plus. Kurwa, źle zrobiłem, mogłem zagrać... Oj, bardzo źle zrobiłem. Dobrze, że gra to dalej. No, no teraz będę mógł podmienić w sumie te czarodziejki, ale... Nie będę mógł podmienić, poczekaj, 12, to mi da 30. Tak, jak wezmę, to przegram. No to nie będę mógł podmienić. Ty, to ale lipa, to będę miał tylko jedną kartę na następną turę. To mogłem tego zioma zagrać, czemu tego nie zagrałem? Jak ja to policzyłem, kurwa. Ty, przegrałem. A, dobrałem kartę. Ale chyba i tak przegrałem. Chyba, że on nic nie ma za bardzo. Ło, kurwa. Ty, dostaliśmy w pierdol, bo zagrałem jak cymbał. Jeśli spełniasz życzenia tak dobrze, jak grasz w Gwinta, to nie mam się czego obawiać. Bardzo śmieszne. Będziemy musieli zagrać jeszcze raz. Tak, zdecydowanie. Nie, nie, bo tutaj po prostu misklik tak zwany poszedł. Na samym początku, no i zepsuło mi to tutaj rundy. Proszę bardzo, tutaj mam mistrz oblężniczeń. Transformuję karty ukryte w danej tego rzędzie. Bez nadzieja, zamień. Balista, no teraz to też mi jest ta balista... No, nie jest mi potrzebna, ale sobie myślę, że sobie go wymienimy, tą balistę. No i dostaliśmy też beznadziejne karty w sumie. No, ale tak generalnie mówiąc, mogło być gorzej. Chyba cicha jest ta muzyczka z Gwinta. Yennefer i Genwarda? Chyba tak, zagramy Yennefer i tam Genwarda wyciągnie. Niestety te combo się tak średnio nałożyło w tej rozgrywce. Klucznik. O kurde. Przyzywa Iris. No my moglibyśmy, jak to zagramy, to będziemy mieli 32. Jak to zagramy, to będzie zdecydowanie za dużo punktów. A z drugiej strony mamy dwa manekiny, ale też te manekiny takie... Średnie teraz, wolałbym je użyć na Shani. Kurde, nie wiem, zagramy coś takiego. Fajne zagranie, ale no teraz idealnie będę jednym punktem wygrywać. Zagram tą kartę, więc skorzystam z tej okazji. Git. Mam nadzieję, że zostanie mu ten wilczek. O, może być i to, to też nie najgorsze. Dobra, i generalnie tą rundę możemy poddać w sumie. A możemy też go zmienić, czyli zagrać te dwie karty i podmienić te dwie karty manekinami. Ja myślę, że tak zrobimy, szczerze mówiąc. O kurde. Albo i tak nie zrobimy, prosty to podmienimy.
Królewicz Robuch, ale ma naprawdę solidne karty, to mu trzeba przyznać. Królowa Nocy. Co to za karta w ogóle? Amatorzy jej wdzięków są gotowi zapłacić każdą cenę. No i srogo wygrywamy, wydaje mi się, że się poddajemy, nie? Chyba, że jeszcze tutaj wymienimy tą tutaj tą kartę. To nie najgorszy pomysł. On będzie musiał kolejną kartę zagrać? O kurde. Dobra, ale my sobie to też szpiegów odnowimy tym. Po prostu Shani albo jakąś inną medyczkę i będzie luźno. Dobra, dawaj, dawaj, bo tutaj jeszcze jest długa kwestia dialogowa. Raczej mamy to zwycięstwo garści. O, nawet solidnie. Przegra to z Kretesem. Dobra, zwycięstwo. Cholera, nie cierpię przegrywać. Cóż, gratuluję. Weź tę kartę. Olgierd? Dzięki. Pewnie nie, bo tutaj przez tego Gwenta Reduxa to... Królewicz Robu, ale też spoko. Dobra, możemy z nim pogadać na różne tematy. Zastanawiam się, w jaki sposób zmieniłeś tego ofirczyka w potwora. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że to nie była zwykła klątwa. A co to? Profesjonalna ciekawość, czy zwykłe ludzkie wścibstwo? Doskonalenie zawodowe. Chcę wiedzieć na przyszłość. Na przyszłość? Łudzisz się, że uda ci się spełnić moje życzenia i wszystko skończy się dla ciebie dobrze? Zobaczymy, jak będzie. A teraz przyznaj, pomagał ci jakiś czarodziej. Dam ci podpowiedź. Nie tylko ty zajmujesz się spełnianiem życzeń. Odim zmienił ofirczyka w potwora na twój rozkaz? Nie, tak myślałem. A. Sam to zrobiłem. Ale masz rację. To nie była zwykła klątwa. To było życzenie, które wypowiedziałem w gniewie. Nie sądziłem nawet, że się spełni. Mimo wszystko nie żałuję. Skąd właściwie znałeś tego ofirczyka, którego zamieniłeś w potwora? Ależ jesteś ciekawski. Przecież lubisz gadać o sobie. No, nie da się ukryć. Ofirczyk był królewiczem, który podróżował po świecie inkognito, by poznawać obce zwyczaje. Była też pewna dziewczyna. Ktoś ważny dla niego i dla mnie. To już słyszeliśmy. Wówczas nie mogłem się równać z zamorskim arystokratą. Więc rodzice obiecali jej rękę ofirczykowi. Mimo, że to mnie kochała. Żebyś ty widział, jak on ją czarował. Gdy pytała go, dlaczego podróżuje w przebraniu zwykłego kupca, odpowiadał, że jest jak żaba z bajki. Wystarczy jeden pocałunek, żeby stał się dla niej księciem. Chciał być żabą, to został żabą. Nigdy nie widziałem podobnej szabli. Skąd pochodzi? Z Ofiru. Dostałem ją w prezencie. Zaszczytem, że ten prezent to został. Musieć sobie u pasa broń i obnosić się z nią, udając groźnego. Że tą broń to on nie dostał, tylko sobie wziął od tego ziomka, którego zabił, czy tam trup. Zamienił. Jej widok z miejsca studzi pentaków, chętnych zmierzyć się z Olgierdem von Everetz, słynnym infamisem. Medalion podpowiada mi, że jest magiczna. Owszem, nie sądzę, żebyś kiedykolwiek wcześniej widział lepszą broń. Dobrałeś sobie interesujących ludzi do swojej kompanii. A co w nich chciał? To może on się umie tak tego. Mordy i hultaje. Teleportować przez to, że ma magiczny miecz. A skąd ty wziąłeś? Możliwe. Niektórzy są ze mną od dawna. Bez tego miecza już nie trafi tak. A jeszcze inni sami mnie znaleźli. Przynajmniej mam się z kim napić i zabawić. No i odkąd z nimi podróżuję, moi starzy wrogowie siedzą cicho. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia? Ja też jestem ciekaw, nie przeczytałem tego listu. Kurde. Mogłem pomyśleć wcześniej. Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Twój brat przez cały dzień zażywał zabawy, jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam.
pismo Witolda, bez wątpienia. Dobrze się spisałeś. To wszystko, czy masz coś jeszcze? W następnej kolejności zamierzam zająć się domem Borsodich. W takim razie baw się dobrze. Dobra, i myślę, że tutaj idealnie tak godzinka pykła, więc myślę, że zakończymy tutaj dzisiejszy odcinek. Pograłbym jeszcze ze Stiepanem. Czy on ma jakieś karty? Mam wrażenie, że u Stiepana to akurat byłem ze 50 razy. Sprawdzić, czy ma jakieś karty. Tutaj ciągle jestem u tego Stiepana. Mam wrażenie. No nic, jutro zajmiemy, dzisiaj zakończymy oczywiście odcinek, a jutro zajmiemy się wypełnianiem misji Sezamie, otwórz się, ewentualnie wiadomo, jakimiś wykrzyknikami czy jakimiś zleceniami, jeżeli takowe znajdziemy. Na razie mapa jest wyczyszczona do cna, nie licząc wykrzykników, kurwa, znaków zapytania. Na wykrzykniki mówię znaki zapytania, na znaki zapytania wykrzykniki. Aczkolwiek no trochę się tutaj, trochę tych znaków zapytania wyczyściliśmy, to trzeba przyznać, że jednak no trochę pojeździłem tutaj po mapie. Mimo tego jestem takim biedakiem, mam dwa koła, ale może posprzedaję to i będzie gituwa. A w ogóle bez pancerza za dupca, no tak. Trzeba tutaj zrobić jakiś mały management, zobaczyć ile mam może tej rudy, jak to się nazywa? No tego do wykonywania pancerzy zapomniałem, rudy dwimerytowej i wykonam z tego... I powykonuję jakieś zbroje może lepsze i no co, i widzimy się jutro. I przed nami właśnie ta misja. Jest to dość ciekawa misja. Do zobaczenia. Cześć.